Witam, dzień dobry, cześć i czołem. Nie wiedziałem, jak się przywitać, żeby to nie zabrzmiało tak jakoś standardowo. Witam w Call of Duty Black Ops 2, Black Ops 2. Jak zwał, tak zwał. No, oczywiście jestem Wojo. Lub też Wojownik, jak kto woli. I cóż, w ostatnim odcinku poznaliśmy paru bohaterów. Między innymi głównego bohatera. Ten, kogo mamy na ręcach, to chyba jest Woods. Tak, Woods. Już mi się wszystko pieprzy, a jest to początek gry dopiero. Dobra, to jest Woods i tak. Oj, trzeba uciekać, bo nas powinno gonić. Ano tak. Przez moje gapiostwo niestety zwolniłem naszą akcję, no i spowodowałem, że nas dorwali. A no po ostatnim odcinku, po tej takim niefortunnej końcówce, gdzie nie mogłem trafić z wyrzutni rakiet w helikopter, w końcu mi się to udało. Co dziwne, po drugim podejściu, trzecią rakietą go rozwaliłem. No i tak, uratowaliśmy Woodsa z kontenera, który był umieszczony na barce. I co tutaj jeszcze? No, Woods jest w stanie trochę nie takim niepraktycznym, nie jest w stanie walczyć i do wioski już radia, aby poprosić Savimbiego o ewakuację. Dobra. Teraz musimy chyba z tego sobie ewakuować Woodsa. Znowu misja eskortowo-konwojująca. Nienawidzę takich misji. Warto wspomnieć, że Woods był przetrzymywany w kontenerze, w którym to kontenerze oprócz niego było jeszcze kilkanaście. Oni zauważył nas. Było jeszcze kilkanaście innych. No może ciał nie, bo to nie ciało, nie zwłoki, aczkolwiek oprócz łódca było jeszcze kilkanaście innych ludzi w stanie zaawansowanego rozkładu. Jak to powiedział nasz kompan w pierwszym odcinku, ciała tam leżały już od tygodni kłótni, czyli będziemy teraz się prodzierać przez gąszcze trawska. No i potem, jak żeśmy odnaleźli Woods, okazało się, że nas zaatakował helikopter, a my musieliśmy ten helikopter rozwalić przy pomocy wyrzutni rakiet. A teraz właśnie mamy Woodsa eskortować, cholera wie dokładnie gdzie. Zobaczymy, co się podzieje. Jesteśmy w tej chwili w jakiejś cholernej dżungli. Przykucnąć. Ja bym chciał, o właśnie. Gdzie nasz przyjaciel? Tutaj jest, dobrze. Nie wiem, czy go szukają, czy nas nie szukają, czy oni nas wiedzą, czy my jesteśmy. Nie, to, że tu my jesteśmy, to nie wiedzą, ale czy wiedzą, że mamy Woodsa? W sumie skąd mogliby wiedzieć, prawda? Trzymaj się blisko, no dobrze. Podążaj za. No to idziemy. Osiągnięto punkt kontrolny. No oczywiście to, co mi się nie podoba w tego typu grach, o czym już wspominałem, nagrywając również Medal of Honor Warfighter, to, iż zapisywanie gry odbywa się automatycznie przez samą grę. Gracz nie ma możliwości ingerencji w tą opcję. Niestety bardzo to... No niby ma, no zapisz i wyjdź, ale jak próbowałem dzisiaj, przed jakiś czas temu, dojść do tego momentu, gdzie zakończyłem pierwszy odcinek, czyli do tego helikoptera, to zapisałem w połowie misji poprzedniej i się nie zapisało, więc teraz nie chcę ryzykować zapisami w danym momencie. Powinno tak być, że zapiszę teraz. O, teraz bym zapisał i powinno się włączyć, ale no. No cóż, bywa i tak. No może nie zajmujmy się może detalami, tylko ewakuacją Woodsa. Ciekawy jestem, czy Woods przeżyje. Aha. I have a gun. I have a fucking gun.
No, postaram się. O! Kierownik. O, pięknie. Fal sterownikiem optycznym. Jakże mi miło. Dobrze. Draguno. Dragunow. Jeszcze lepiej. Kurczę, niewiele tej amunicji. Lepiej to. Nie jest może tak celny jak Dragunow, ale przynajmniej kurczę ma więcej naboi. Ha. A, otworzyć zamek. Sorry. Ciekawy sposób. Nie próbujcie tego w domu, bo i tak się wam nie uda. Haha. O. Naciśnij jeden, aby wybrać potrzask. O, to ciekawe. I będziemy mogli, rozumiem, tą pułapkę na misie rozstawić. O, to może być ciekawe. Takiej opcji, takiej motywu jeszcze nie byłem. Nie było w grach chyba. Przynajmniej tak jak ja gram. Dobra, idziemy dalej. Ale jeśli chodzi o wygląd gry, to szczerze mówiąc, powiem tak, dupy nie urywa. Na pewno dupy nie urywa. Tym bardziej, że wszystkie rośliny, jak widzimy, są nieruchome. A mogłyby się ruszać. Dobra, nie, że się czepiam, nie, no ale. Chociaż chyba Black Ops 2 jest na tym samym silniku co Black Ops, bo został delikatnie zmodyfikowany. Dobra, co my tu mamy? Muszę dojść do tego budynku. Tam ktoś jest. Ale myślę, że nie będzie nam. O, fucking bitch. Kurczę, ciekawe, czy uda mi się tutaj przedostać. Uda się? Tak. Zbliż i ogłusz radiooperatora. Aha, czyli teraz gra sama mnie prowadzi. Hej. Dzień dobry panu. Americano le está diciendo que no se mueva. Él piensa que está en control, pero él no es. Los americanos no saben nada sobre la lealtad. Quizás nosotros deberíamos demostrar. Ha! Nie udało ci się, skurczybyku. I bum. Ale motyw niezły, trzeba przyznać. Gdzie mam się kierować? Aha. Biegnę, biegnę, biegnę. Czy jest sens komentować? Chyba scenka wyraźnie pokazała, z jakimi ludźmi mamy do czynienia. To teraz? Mamy bronić. Ojejku, nie lubię takiej misji. Nara. To jeszcze? Że co? A, strzelać z ambon jakich? Ach, to! Dobra. Mogę wejść? Dziękuję. Wow! Dobra, przeładuj! Za szybko przeładowałem, miałem jeszcze 6 naboi. Oj, 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 to niedobrze, niedobrze. Ciekawe, czy udałoby się jednym strzałem gości rozwalić. To, żebym se poszelał, nie powiem. Coś tu jeszcze. Uuu, ale obrywałem. Kurczę. Niedobrze. I znowu uciekamy. Jak fajnie. Jak ja takie misje lubię. Raz, raz. Oj, nie potrafiłem. A nie ma RPG-a, nie ma, nie ma. Co to kurczę? Giniesz. Ciekawe, czy po jednym strzale da się go się rozwalić. Wow, ale trafiłem w ruchu. No w sumie. Tutaj RPG się szykuje. Już nie. A nie trafiłem, kurde, tym razem. Yep. Moździerzysta? Nie myślałem. Wow, ilu tu się narobiło, w mordę jeża. No idę, idę.
mały ostrzał się przydał chyba. Ktoś tam chyba oberwał, ale niewiele. Dobra, lecimy dalej. Wyjdziesz tutaj, skurwysyno? To było dobre. Oj. Jakaś amunicja, coś? Uzupełnić zapas amunicji. Dobra, najpierw dalamy. Ktoś tu było podjechał, co mi się wydaje. Uuuu, shit. Ładnie. Hej. Ich moździerze napieprzają, niedobrze. Sporo ich. Nie wiedziałem, że moździerze atakują z ukosa, myślałem, że atakują z góry. Uuu. Przez to, że ten ekran tak skacze, nie mogę trafić, kurtka wodna. Niedobrze. Dobra. No biegamy, biegniemy, panie Woods, czy jak mu tam. O! Nieźle. Dobra. Podążę za. Osiągnięto punkt kontrolny, jak mnie to cieszy. No dalej, Woods, wstawaj i biegaj. Oczywiście helikopter już się pojawia. Ale to nie nasz. Mamy przesrane. No niestety. Zaraz coś się pewnie stanie. O! No proszę. Sojusznik? Niemożliwe. Sabimbi. Nieźle. Tego się nie spodziewałem. To cieszy. Ta. Ha. No cóż. O, Woods. No proszę, Woods uratował nasze życie. Tekst jedynki. Black Ops 1. Zginiesz? You can't kill me! To jest tekst... To jest tekst Black Ops 1. Oblokowano, nikogo nie zostawiamy. Maniak broni. No coś takiego. I kolejna cutscenka. Była. Ha, i co my tu mamy? Niewiele. Podgląd. Celerium. Brirma 2025. Co wędrujemy do nowego... Tak, wędrujemy prawdopodobnie do nowego... Do nowej misji. Imię Mason David, wzrost 1,80 m, wysoki chłopak, 10 kg, o 10 kg więcej niż ja. Skaner mikrofal, można to zmienić jakoś? Aha, tak, można, corki. Co my tu mamy? O, to jest część tego, co nowo doblokowałem w multiplayerze, chociaż to raczej chyba się nie łączy. Chwyt przedni, tak, zdecydowanie będzie większa celność. Typ ognia. Tak, czyli będziemy prawdopodobnie walić z ogniem trzystrzałowym, niestety, chyba. A co go nie potrzebuje? O! Celność się zwiększa? Nie, z chwytem przednim się zwiększa największa celność. I skaner. Chociaż ja wiem... Jaka to różnica? To chcę, tak. I... I faktycznie chyba sobie Acoga wezmę. Tak. Lepiej Acoga, będzie większa celność. Dobra, to teraz tak. Karabin sobie nie zmieniamy. SM... O, a to co za... Co to jest za przyjaciel rodziny? O, ładne ma statystyki. Bierzemy to on. No, do tego nic nie mamy, cholera. Niedobrze. To kij, weźmiemy sobie to maskowanie chociaż. Tylko pytanie... Czy rzeczywiście jest sens brać to zamiast tego? Tu mamy więcej odblokowane, a tu nie mamy nic. To ma większą obrażenia i zasięg niż to, ale ja się zastanowię, do was wrócę po prostu. Jestem z powrotem, wybrałem SMR, ale zapomniałem, że do dodatki można dobrać osobno. Także mam Acoga i mam chwyt przedni, co daje dość fajne modyfikacje. I co? Możemy lecieć dalej.
kolejna misja. The CIA smoked his old man. Old Cyclops is pretty pissed at America. While we're fucking around in the Middle East, the Russians and the Chinese are getting real cozy. Huh. Now, the politicians, they want you to think this is about ideology. It's a lot of horse shit. Give me your phone. Go ahead. Rare earth elements. Whole fucking world runs on this shit. Who controls all of it? China. So while corporate America is kissing China's ass. Now the mysterious Cordis Dia social network has crowdsourced simultaneous protests in both Iran and North Korea. Never seen in public, who really is the leader of Cordis Dia? He's known only as Odysseus. Odysseus? My ass. Raul fucking Menendez. Asshole. I told JSOC, but they were too busy. See, the drone race had started. I mean, really, guys? You're gonna build an entire military base on a mineral element that's wholly controlled by China? I need a drink. Dipshit. No. Give me a soda. Get it from the nurse's stash. Now that diet crap. China's Premier Chen is outraged by Cordis Dia's leaked memo, alleging the cyber attack was covertly ordered by the White House. And through all the dirty shit the U.S. government's gotten away with, this time, they're innocent, and no one fucking believes them. They take out Cordis Dia's network. 2 days later, the director of the FBI burned alive. Right now, a billion people believe that Raul Menendez is their savior. Guess what, boys? He's not. You better take him out pretty fucking quick. That shit's gonna happen. Czy trzeba komentować? Raczej nie. O, kolejna misja w dżungli, cholera jasna. How many followers does Cordis Dia have right now? What, a billion people? Try 2 billion. You'll never believe their leader's a terrorist. They think Menendez is their savior. They've got a hell of a disappointment coming. That's all I can say. Time to go see what Menendez has got hidden down there. Celerium, góry Kha, coś tam, raz i Birma. No to, o, dobry motyw. A tego to się człowiek nie spodziewał, no. W rękawiczkach mam jakieś, nie wiem, może ja jestem potomkiem Spidermana. Naciśnij, aby wysyłać sygnał Harperowi. Lecisz. Wow, 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 wow. Wow, niezłe. Nawet nie wiedział, że to tak działa. Jest spacja, żeby skoczyć. Jeeha! Aha, rozumiem. Chyba już rozumiem, o co chodzi. Sorki, mój fail. Chyba już rozumiem. Chyba. Aczkolwiek ten motyw z rękawiczkami wyposażonymi w jakieś, nie wiem, magnesowe coś, czy coś takiego, to jest całkiem dobry motyw. Cicho bądź. Lecisz, o, pięknie, wszczepił się. Teraz pewnie będzie trzeba chwycić się spacja, a cisnąć. O, udało się. Puszczam? Puściłem, nie spadłem, jest dobrze. Takiego motywu jeszcze nie było. Lecisz. Dobry motyw skakania po ścianach. Spacja. Jeha! Yeah! Udało się. Okej, okay, lecisz i do góry. Pięknie. I spacja. No i jesteśmy na górze. Udało się. Oj, shit. Okej. Okay. A no tak. Musi być. Jak to się to nazwać? Kurczę, wypadło mi słowo z głowy. A nieważne. Wide open.
cel osiągnięty. Jak to wygląda? Całkiem fajnie, chociaż no... No dobra. Crosby, Harper... Żeby założyć kombinezon. O! O, dammit. Co ja mam na sobie? Skos lifu, żeby rozpocząć się na dół. Jak to się mówi? Josemny toparek! Wow, ha! Dobry motyw. Motylem jestem! Raczej nie, motylem byłem, ale utyłem. Jak ja mam tym głównym sterować? Aha, w ten sposób. Jejku. Ale fajne, nawet mi się to podoba, taki, takie inny. Inny sposób poruszania się. Dobra, mój Vale, znowu. Nie opanowałem do końca. A gdzie instrukcja obsługi latania takim cholerstwem? Tak, no próbujemy jeszcze raz, po raz drugi. Dotrzyj do SL, dobra. Siódemka, co? W ten motyw! Wrócić siódemkę, żeby móc celować, okej. Do góry. Okej, podoba mi się. I przez krzaki. Dobra. Teraz powinno pójść mi trochę lepiej niż ostatnio. What the hell?! Ja leciałem za nimi. Dobra, no może to był mój błąd. Okej, spoko, nic nie mówię. Zobaczcie podejście. I osce mnie toperek. I co teraz? Trzymać kąt lotu, no dobra. Ja musimy kierować się tymi znacznikami. No dobra, moja wina, no jeju, no. Nie wiem, czy poruszenie myszki do góry, czy w dół ma jakieś znaczenie. Się okaże. W prawo, chłopie. Myśmy polecieli w lewo. No tak. Cicho będzie, ja tu steruję. No widzę tą szczelinę, widzę. I spadochron włączony. Ciekawe, czy uda się wylądować gładko i czysto. Jicha! Piękny motyw. Dobra. Nie no, trzeba przyznać, że... Trzeba przyznać, że motyw z... Josem nietoperek był całkiem fajny. Tak, czegoś takiego jeszcze nie było. Gratuluję twórcom gry za pomysłowość. Naprawdę. Ci od Medal of Honor powinni się uczyć. Dobra. Spotkania z glebą. I cóż teraz? O, dwóch. No! O kurwa mać! O, Predator! Coś jak z Crysisa. Crysis. Niezły motyw! Niezłe! Ciekawe, czy ja bym był w stanie też to włączyć. A jeśli tak, to jak? Nie no, naprawdę dobry motyw. To już walą? Nie trafiłem, jak zwykle. Lampy da się strzelić? Nie można, szkoda. W ogóle są w windzie. A gdzie jest winda? Oni też mają kamuflaż. O, ty w życiu. To niedobrze. This is not good. This is not good. A jakbym chciał sobie swój ktoś nie makijaż, tylko kamuflaż włączyć, to co? Nie mogę. Gdzie oni są? Ach, to nasi, sorry. Opsu. Nie wyszło. Jezus Maria, to gówno widzę w tym. O! Chciałem go trafić, ale za późno się zorientowałem. Dobra. Co my tu mamy? Na górze. Headshot! Pięknie. To ktoś jeszcze był?
Tam to jakieś strzały jeszcze szły. Nie, no trzeba się ukryć, bo tak to nie może być. Kucnij. Dobra, co my tu mamy teraz? Ja tu nic nie widzę. No, może jednak coś widzę. Dobra, dalej. Tam to strzela. Nie, to tylko blaski. Ten oberwał. Coś tu jeszcze jest? Nie, cisza, spokój. Dobra, rozejrzymy się po tym miejscu. O, wow, wow, ktoś tu jeszcze wali. Kto tu jeszcze próbuje nas... Ach, tu jesteś. Byłeś. Dobra, idziemy do góry, a ja się rozejrzę. Szkoda, że nie można zniszczyć reflektorów. Mało realistyczne. Co tu jeszcze jest? Jakaś broń. Kałasznikow? Tak jest. A nie! O! AN-94. Czymśmy się ta broń kojarzy, czyż nie? Ale zostawmy może przy tej, którą mamy teraz. Ja sobie zjedę na dół. Z laserkiem. Winda. Przytrzymaj, aby użyć windy. Za chwilę to zrobię. Patrzcie, że w takiej dżungli taka zaawansowana technologia. Ciekawe. Ciekawe. Dobra, ja sobie pojadę do góry. Nie będę się spinał po schodach, bo po co? Jedziemy! Szczyt zręczności zjechać windą bez trzymanki. Wow, wow, wow! To nie był chyba dobry pomysł. Dziękuję. Ten nas ładował, ale na szczęście zginął. Śmiercią tragiczną. Co tu jeszcze mamy? Hejo, hejo, oj, to był chyba błąd! Fuck, dlaczego ja tak się do przodu... Wow! Dlaczego ja tak się do przodu wy... Cześć, widzę cię. Co tu jeszcze jest? Ja to gówno widzę przez ten deszcz. Szlak. A stał. Co tu jeszcze? O, tu jest jeden. Trafiłem go w głowę, a chwycił się za szyję. Ciekawe. Nara. 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 Oj, tamto mnie trafiłem. Całkiem przyjemnie spływa deszcz po kranie. Aczkolwiek biorąc pod uwagę, że jest wiatr, ten deszcz powinien spływać pod kątem, a nie tak prosto. Wiem, czepiam się, ale czasem lubię sobie krytycznie podejść do tematu. Ojej, kto we mnie tutaj wali? Ja przepraszam, a ty tutaj, Franco, jedna. No tak. Kamuflażek nie pomógł, co? Kamuflażek nie pomógł. To tu jeszcze jest. Wow! To tu we mnie wali? Ojoj. Dobra, jesteśmy, powiedzmy, teoretycznie bezpieczni. On nas chyba nie widzi. A nie, dobra. Chciałem go zaatakować od tyłu, ale nie wyszło. Tu nic nie ma. Ja się pytam, gdzie są te motywy z szukaniem laptopów, to co miało miejsce w Call of Duty Modern Warfare? Może to nie działa, biorąc pod uwagę, że to nie jest Modern Warfare. Cześć. Następny? Nie, to już nie jest przeciwnik. O, cześć. Dobra, padasz. Inteligencja w tej grze nie powala, trzeba przyznać. Cześć. Co za zonk! Koleś na kolesia patrzy, on na mnie, ale on tak nie strzela. Co za zonk! Dobra, przeładuj. Oś tu widziałem. Cześć. Nara. Tutaj po prawej stronie jest gość z miniganem. Wow, on może jednak się ukryje. To było głupie. Oj. Trafię cię jednym strzałem, tak jest. Tutaj widzę, że ktoś tu chyba się bawi brońmi, które nie powinny być obsługiwane przez dzieci. Cześć. Nara. Oj, to nasz. Przepraszam. Pośpieszyłem się za bardzo. Cześć. Ha! Nie zdążyłeś. Byłem szybszy. Cześć. Nara. Jaka to jest? Nie no, czuję się po prostu jak w jakimś pieprzonym filmie hollywoodzkim. Jak tak kasować ludzi taką łatwością,
Coś tu jeszcze było. Widziałem cię, nie ukryjesz się przed mą zemstą. Mogę tu wejść? Nie mogę tu wejść, szkoda. Żałuję. O, tego załatwimy normalnie. Jicha! Cześć! Wow! Dobra giwerka, trzeba ją wypróbować. Aha, to było fajne, to było całkiem ciekawe. Wow! Wybuchnie? Patrzcie no, kurde, jaki sprzęcik, wow! Nice shit! Cześć! Dara! Boom! O, jeszcze raz oberwał. Nie no, dobre moty, szkoda tylko, że tak mało amunicji mam. SMR zmodyfikowane, 9 naboi trzeba przeładować. No, powiem wam, że te nowinki technologiczne są całkiem ciekawe. Kamuflaż, karabin strzelający wybuchającymi pociskami, całkiem dobry motyw. Zanim ja... Co tak buczy? A, to syrena. Zanim ja tam pójdę, to ja tutaj sobie się trochę porozglądam. Co my tu mamy? Nic, niestety. O, mogę uzupełnić zapas amunicji, to cieszy. Czy krzesło da się ruszyć? Nie, ale mogę przez to wejść, tak. Oczywiście warto zauważyć, że nie mamy nóg. Znowu. No, nie żebym się czepiał, ale wypadałoby jednak, grając, oceniać tą produkcję. Cicho, ja mówię teraz. Tak, co my tu mamy? Aby przyjąć. O! Wciśnij E. Wciskam E, no i co? A, oj, przepraszam, cofam to, co powiedziałem o danych wywiadowczych, właśnie jedne żeśmy skasowali. A więc trzeba się będzie dokładniej rozglądać po mapach, po lokacjach. Dobra, nie znam oczywiście pojęć, profesjonalnych pojęć odnoszących się do grafiki, ale to wygląda dość ciekawie. Na pewno mi się bardziej podoba niż... Medal of Honor Troll Fighter. Wiem, że tak troluję i tak hejtuję tego medala, ale mi się osobiście ten medal totalnie nie spodobał. No ale cóż, nie o medalu, bo mówimy tylko o Black Opsie. Czyli mówiąc potocznie o Klopsie. Kanalizacja. Trochę tak, kurczę, z tym ekranem, z tymi kroplkami na ekranie trochę tak dziwnie wychodzi, bo powinny spływać pod kątem, jak już mówiłem. No ale... Dobra, nie będę już o tym wspominał, bo po co? Wejdziemy z do góry. Zobaczymy, czy coś na górze jest. Nie ma, a szkoda. Oj! Skokiem z 2 metrów? Zaliłem się? Ciekawe. Dobra, trzeba w końcu zacząć wygrywać misję, bo czas leci. Teraz się trzeba by było zintegrować z namiotem. Sprawdzałem, czy da się paść, jednocześnie widzieć dno, ale najwidoczniej wody jest na tyle mało, na tyle jest płytka, że się tego zrobić nie da. Dobra, idziemy dalej. Siło, czy mi się wydawało? Nie, beczki. A ciekawe, czy to są wybuchające beczki. Przy okazji pozdro dla Krzysztofa Gonciarza, chociaż wiem, że on tak tego nie ogląda. Ale tak tylko powiedziałem. Można! Kolejna gra, gdzie czerwone beczki wybuchają. Jest dobrze. Czyli w sumie nie było tak źle. Interakcja. Co ja mam tu zrobić? Otworzyć, tak? Wow. Co ja tu mam zrobić? Wow! Motyw taki sam jak w Medal of Honor Warfighter. Wow! Nieźle. Całkiem ciekawe. Mogę jeździć? Nie. Aha, to jest tylko takie... A, no tak. Zamiast się bawić, łazić po tych wszystkich planszach, to mogą wejść do tego pojazdu i po prostu pobawić się w żywą strzelnicę. Oj! Co się stało? Że mnie rozmało? Niech zgadnę. To coś może latać, ale nie ma silnika w dupie. Coś jak to, tylko że unowocześnione, trzeba przyznać. Dobra. Dość gadania.
trzeba ruszać dalej. Metrów do następnego celu. Słyszę tutaj chyba karabin maszynowy. Chyba. Tak, przechodzimy dalej. Dobra. Ale może to już może w następnym odcinku. Także dziękuję za oglądanie. Subujcie, komentujcie. Jak to się mówi, lajkujcie, oceniajcie i w ogóle wszystko razem. Ja wam dziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku z Call of Duty Black Ops 2. Nara!